Remont ulicy Królewskiej trwa i nieuchronnie zbliża się do alei, co oznacza, że wkrótce to skrzyżowanie zostanie częściowo zamknięte. W jaki sposób zostanie tutaj poprowadzony ruch? No, mówimy tutaj o połówkowym zamknięciu alei. Najpierw prace będą prowadzone od strony ulicy Karmelickiej i tamte trzy pasy ruchu będą wyłączone. Ruch będzie odbywał się tą częścią alei. Będziemy mieli do dyspozycji trzy pasy. Jeden pas będzie prowadził w kierunku Radia Kraków, dwa pasy w kierunku Ronda Matecznego, przy czym na jednym z nich będzie utrzymany buspas. Po około półtora miesiąca zamiana, czyli ta część będzie rozkopana, ruch będzie odbywał się drugą stroną, a przyczynę tych prac, no widać za nami, torowisko z ulicy Królewskiej, która w tym momencie jest przebudowywana, przechodzi przez aleję do ulicy Karmelickiej, która będzie również w wakacje przebudowywana, więc ten odcinek też musimy wymienić, żeby mieć całe nowe torowisko. No a poza tym, no widać, że to torowisko, zwłaszcza tutaj beton wypełniający przestrzenie koło torowiska, nie jest już w idealnym stanie. Kiedy rozpoczną się prace na tym skrzyżowaniu? Pracę rozpoczniemy 29 kwietnia. Wchodzimy w takim okresie, kiedy ruch jest nieco mniejszy, ponieważ to jest tuż po świętach, przed długim weekendem. Natomiast my musimy tę pracę rozpocząć teraz. Część po stronie ulicy Karmelickiej, ponieważ tam rozpoczną się prace i musimy też ciężkim sprzętem na ulicę Karmelicką dojeżdżać. A chcielibyśmy z końcem września oddać obie ulice i także to skrzyżowanie. Kiedy zacznie się remont Karmelickiej? Prace na ulicy Karmelickiej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie z uzgodnieniami, które właśnie trwają, rozpoczęlibyśmy od czerwca. Czy Karmelicka będzie gruntownie przebudowana? W przypadku ulicy Karmelickiej nie mówimy o tak wielkiej przebudowie jak na ulicy Królewskiej, tam bardziej wymieniamy torowisko. Ale wróćmy jeszcze do ulicy Królewskiej. No na razie tutaj widać jeszcze wielki kanion. Jak postępują prace? Prace idą zgodnie z planem. Końcówka września, czyli okres zakończenia wszystkich robót na ulicy Królewskiej jest niezagrożony i do tego dostosowujemy prace na ulicy Karmelickiej, do tego dostosowujemy przejście przez aleję i sukcesywnie otwierane są kolejne przecznice przecinające aleję. Co radzić kierowcom w takiej sytuacji? No, obawiam się, że tym razem możemy im radzić tylko tyle, żeby wybrali komunikację zbiorową. W tym miejscu ruch będzie tak ustawiony, by priorytet miały autobusy. Tutaj mamy główny ciąg, którym przemieszczają się autobusy po Krakowie i musimy zachować dla nich przejezdność. Zachęcamy wspólnie z inżynierem ruchu i zarządem transportu publicznego, by każdy, kto może, wykorzystywał autobusy. One będą miały tutaj buspas, one będą miały dodatkowe buspasy na moście Dębnickim i na 29 listopada na wiadukcie, tak aby ta komunikacja autobusowa mogła tędy w miarę sprawniej przejeżdżać. Na pewno dla wszystkich tutaj, którzy będą chcieli przejechać samochodami, to będzie stanowiło utrudnienia. No to cóż, pozostaje nam tylko na koniec apelować do kierowców, żeby tędy nie jeździli. Jeżeli to jest możliwe, niech wybiorą dłuższą trasę. Mogą być szybciej niż próbować tędy przejechać, bo tutaj jednak sporo się zmieni. No i tutaj nie możemy ukrywać i mówić, że będzie się tędy płynnie przejeżdżało, bo na pewno będą duże utrudnienia, dlatego wszystko robimy, aby komunikacja autobusowa, która przewozi tutaj zdecydowanie więcej osób niż samochody indywidualne, miała priorytet.